Serdecznie, dzisiaj znajdujemy się w mieszkaniu przy ulicy Częstochowskiej w Gliwicach. Chciałbym Państwa oprowadzić mniej więcej po tym, jak to wszystko tutaj wygląda. Od wejścia w zasadzie od razu na lewo znajduje się kuchnia. Kuchnia wyposażona z piecykiem dwufunkcyjnym gazowym. W kuchni została zrobiona spiżarka w miejscu starych toalet kamienicy. Również tutaj mamy wyjście na balkon z widokiem na podwórko kamienicy, do którego znajduje się pilot i można wjechać samochód zostawić. Przechodząc się dalej po mieszkaniu, możemy natrafić na łazienkę. Łazienka dosyć świeża. Ogromny plus. Wszystko oczywiście tak jak jest, zostaje w mieszkaniu. Więc w zasadzie jeśli chodzi o łazienkę, to koszt jest zerowy. Można wejść, się kąpać czy cokolwiek innego tutaj sobie zrobić. Przechodzimy na stronę do dwóch pokoi mieszkalnych. Jeden raczej taki dłuższy i węższy, raczej nadający się na sypialnię. Natomiast to już kwestia tutaj Państwa, jak sobie tutaj Państwo by to rozplanowali z oknem również na to podwórze. No i największy pokój 4,60 na 4,40. Który zależnie od Państwa tutaj możliwości można zaadaptować w własny sposób. W mieszkaniu oczywiście wszystkie okna są plastikowe. Instalacja została częściowo wymieniona. Kamienica jest po termomodernizacji. Na dachu jest dachówka ceramiczna oraz w budynku zostały wymienione wszystkie instalacje. Są plany podłączyć kamienicę pod sieć miejską ogrzewania. Zapraszamy do oględzin.